proszę pamiętać, że Kościół jest wielkim namiotem. Są franciszkanie, ale dzięki Bogu są też i dominikanie. No, teraz jezuici to są teologie wyzwolenia na Zachodzie, to nie jest tak jak w Polsce. I wchodzi też marksizm, lesbianizm. Proszę Państwa, nie macie pojęcia, co się wyprawia w większości amerykańskich seminariów. Chłopcy se plenią, podłapują się za podwozie i biorą razem prysznicy. No, to nie są wcale żarty. Ja jechałem co niedzielę, jechałem do kościoła, do Huntington Beach, jak mieszkałem w Los Angeles, Westwood. Miałem kościół dokładnie tak, jak ten budynek tam. Ja mieszkałem na Wilkins, a kościół był na rogu na Ohio. To tam ksiądz, jego chłopak siedział w pierwszym rzędzie, sobie cmoki wysyłali. To ja zrobiłem na to pas i jechałem do kościoła na mszę łacińską 1,5 godziny w jedną stronę, co niedzielę. Tak jest. I tak będzie. To wszystko przychodzi. Bo arcybiskup Mahoney będzie się smażyć w piekle. Jest to facet, który załatwił, że największy wybuch pedofilii tam był, bowiem zapraszał sobie podobnych. A księdza z chłopakami chodzą. Natomiast ja chciałem na mszę jechać, jechałem do Orange County, gdzie biskup był konserwatywny i msza była po łacinie. No i wszyscy byli nietolerancyjni. Było fajnie. Bo jak idę do kościoła, to ja nie chcę MTV. Ja chcę, żeby mi ksiądz powiedział, że jestem straszny, że powinien mieć mniej dziewczyn, a nie więcej. No. Ani żebym sobie chłopaka nie załatwił. No. Czy kozę. Panie profesorze, zapytanie jeszcze. Głośno. Chciałem zapytać, jeszcze wrócić do tej kwestii polsko-żydowskiej, bo pan powiedział, że jak mamy się bronić? Nie, bo chciałem dopytać, jak mamy się... Ja się nie zapytać, dlaczego my w ogóle musimy się bronić, skoro byliśmy... Po prostu walczyliśmy po stronie aliantów, daliśmy się bardzo dużo. Natomiast Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, Estończycy, Finowie i tak dalej walczyli po stronie Hitlera i oni się z niczego nie muszą tłumaczyć. To mnie ciekawi, dlatego w żaden sposób nie mogę zrozumieć. A druga sprawa, chciałem pana zapytać o Rosję, jak w Stanach Zjednoczonych, z perspektywy Stanów, Rosja jest postrzegana tak jak jako wróg, tak jak my tutaj przynajmniej w Europie Wschodniej traktujemy jako śmiertelne zagrożenie. Słusznie czy niesłusznie, to już jest inna sprawa. Jak ona jest obecnie postrzegana w Stanach, te dwie sprawy? Proszę, może od siebie od... Okej. Okay. Dlaczego się bronić? No najlepszą broną jest atak. Więc sugeruję Państwu, abyście Państwo w Tarnowie, to Państwo możecie stworzyli komórkę badań regionalistycznych, tak żeby wyjaśnić wszystkie sprawy. Ja pamiętam, rozmawiałem z profesorem pewnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nie jest lewakiem, bynajmniej, jest historykiem. I on mi marudził na początku lat 90. Marek, po co ty wyciągasz te jakieś sprawy, jak że polska partyzantka się strzelała z Żydami czy coś? I lepiej tego nie mówić, to bo po co wywlekać? Ja mówię, no ja się o tym dowiedziałem od Żydów, to znaczy nikt nie wywleka, to już dawno to funkcjonuje na Zachodzie. Więc chciałem sprawdzić, czy NSZ rzeczywiście siekierami mordowało Żydów. Okazuje się, że nie. Stąd trzeba to wszystko przetrzebać i trzeba to wszystko opisać. Ale ja się nie mogę wprowadzić do każdego miasteczka. W Kraśniku spędziłem w tym powiecie 2,5 roku razem. Ja przyjrzałem, mój Boże, kilkadziesiąt tysięcy teczek w muzeum, znaczy w archiwach miejscowych. Bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy. Ja wiem, że tego nikt na świecie nie zrobi nigdy. Jest to jedyne mikrostudium, powiecie, w kryzysie, czy to jest o Filipinach, czy o czymkolwiek. Nie ma, nic takiego nie istnieje. Natura nie na polskie nikt tego nie przetłumaczy, bo wszyscy wiedzą wszystko najlepiej tutaj. I nikogo to nie interesuje, ale mnie to interesowało, ja zrobiłem mikrostudium. I to nie była obrona polskości, mnie po prostu to ciekawi. Natomiast Państwo jesteście tutaj, wszystkie rzeczy powinny być opracowane, to nie jest obrona.
To jest uprzedzanie jakichkolwiek ataków. Tak, ale dlaczego one w ogóle są? Dlatego państwa, które walczyły po stronie Hitlera, nie muszą tego robić. Bo życie to nie jest bajka. Jak pan to logicznie tłumaczy? Ja wcale nie. Logicznie tłumaczę tak, że jak Polska nie istniała, a inni kłapali o Polsce, zaczęli Prusacy i Rosjanie, nastąpiły zabory, i Austriacy usprawiedliwiając, że Polska to wielki syf, trzeba ją było zniszczyć, to się dalej dzieje. Dlaczego te inne kraje mają spokój? Nie mają spokój. Nie ma pan pojęcia, co się w tej chwili wyprawia z Węgrami. Traktuje się rząd Orbana, jak to by była dywizja SS Hansa. Nie ma. Za każdym razem, jak środowisku transnacjonalistów się nie podoba, jak liberalnej inteligencji się nie podoba to, co się dzieje w danym kraju, to jest natychmiast metoda szantażu, która się nazywa reductio ad Hitlerum, czyli zredukowanie do Hitlera. Bo to jest najlepsza sztuczka. Chodzi o to, żeby samemu zajmować moralne wyżyny. Stąd trzeba poniżać Polskę. A jak Polska nie potrafi nie tyle bronić się, tylko sama stworzyć własnej narracji i nie potrafi sama powiedzieć, to my jesteśmy tu i jesteśmy tak i być na wszystko przygotowane. No mój Boże, naprawdę pisano jedwabne przed jedwabnym. Co leżało na przeszkodzie historykom regionalistom w towarzystwie imienia Wagów w Łomży, żeby otworzyć te archiwum? Czy rzeczywiście premier Buzak musiał mnie sprowadzać? Czy ja nie mam czegoś innego do roboty? Czy moją specjalizacją są stosunki polsko-żydowskie, czy muszę to robić za karę, bowiem tutejsi tubylcy nie potrafią? Ja nie chcę mi się. Mnie coś innego interesuje. Państwo macie wszystko we własnych rękach. Macie piękne miasto, piękny region, sami możecie sobie to wszystko ustalić. Ale nie wtedy, kiedy ktoś z Warszawy was opluje, gdzie się społeczność dzieli na takich, którzy powiedzą, a rzeczywiście, tak było w Łomży. Rzeczywiście myśmy Żydów mordowali. A ja mówię, no wszystko jest możliwe. Człowiek jak chodzi na dwóch stopach, to jest zdolny do wszelkich bestiarstw. Ale mój Boże, może najpierw zbadajmy sprawę, a potem wysunijmy konkluzję, a nie odwrotnie? Ja nie wiem, jakie to są tajemnice czy zaszłości w państwa regionie. Nie wiem. Bo regionalistyka pod komuną nie istniała, bo się liczyło tylko centrum. Więc wami gardzono i starano się was traktować jako część tego ludzkiego materiału do przeróbki. A teraz możecie wszystko wziąć w swoje ręce. Ja się uczę od regionalistów, tylko oni po prostu gdzieś tam funkcjonują na obrzeżach. Życie jest bardzo ciężkie, takie codzienne, to pochłania. A to ja wiem. A pan myśli, że u mnie życie tak jest? Moja czterolatka nie lubi spać. Daje mi czasami tak popalić i mama ją bojkotuje, więc jak od mniej więcej... Służba zdrowia jest niedomyczna. Od czasu, kiedy przyjeżdżam do PRL-u, zawsze słyszę tą samą melodię. Fajny pomysł, a się nie da zrobić. Nie. A mnie w domu uczą, że się próbuje 1000 razy, zanim raz cokolwiek wyjdzie. No moi drodzy, proszę nie mówić, że jesteście zajęci. Opowiem wam, jak u nas w domu w Kalifornii dzień wygląda, jak byłem młody i piękny. Mówicie rodzic, dywizją 304, bombowy, lwowiak, szef młodzieży wszechpolski na Politechnice Lwowskiej. Wyszedł w 39 walczyć. Uciekł z niewoli sowieckiej, potem rumuńskiej, przebił się do Francji, walczył pod Norwikiem, potem ukradł z kolegami jacht, zorganizował. I o mało nie dopłynął do Gibraltaru, tylko niestety była burza, więc wylądował w obozie Miranda del Ebro, potem się z tego uciekał, no w każdym razie dostał się do Anglii, był lotnikiem, potem Amerykanie go sprowadzili jako inżyniera optyka i robił im broń, bombę wodorową. Cyngiel bomby wodorowej. Pracował nad satelitami szpiegowskimi. Ostatnia jego praca, zanim odszedł na emeryturę, to był głównym inżynierem Lawrence Livermore Lab. Był szefem od SDI, Strategic Defense Initiative, to znaczy Wojny Gwiezdnej.
Zdzicho, Zakrzewski, mój wicerodzic, to znaczy mój opiekun kalifornijski. Dzień w... Panej popołudniu to widać było, że pan z wojskiem ma coś wspólnego. Z wojskiem też. Uczę oszołomów na poziomie podyplomowym. Ale dyplomatów też. Ja dyplomatą bynajmniej nie jestem. W każdym razie, w dzień wyglądał tak. Zdzicho wstawał gdzieś o 6.30 rano, klął. Bo nie lubił wstawać. I robił sobie jajecznicę. Potem jechał do laboratorium, żeby pracować i zarabiać pieniądze. Wracał do domu o 5, albo i nie wracał, tylko jechał prosto do naszego banku. Bo on założył też bank. A bank był założony na, to znaczy kasę, unię kredytową. Bank był założony na bardzo prostej zasadzie. W zarządzie są tylko ludzie zamożni i polscy patrioci, w związku z tym nie biorą pensji. Moja wicemama pracowała 12 lat, aż rada dyrektorów postanowiła jej dać, bo ona prowadziła bank jako dyrektorka banku. Rada dyrektorów postanowiła jej dać pensję po 12 latach darmowej pracy, na co jej mąż powiedział publicznie: kobieta, która bierze pieniądze, nazywa się prostytutka, na Polsce pracuje się za darmo. Zdzicho wracał do domu o 12 w nocy, szedł spać. W weekend, to znaczy w piątek, spał na ziemi w banku. Założył wszystkie organizacje polegliwe w północnej Kalifornii, łącznie z drużyną piłki nożnej. Fundacje, sztuki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pana interesuje, napisałem tutaj wspomnienie o Zdzichu. Oczywiście państwo o tym nie słyszeli niczym, ale on nawet państwu Romaszewskim napisał konstytucję polską, tę obywatelską. Co można? Proszę mi nie mówić, że nie można. Nie ma wyjątkowych jednostek. Człowiek jest tym, kim chce być, jeżeli chce i ma wiarę. Jeżeli ktoś chce wegetować, to wegetuje. A jeżeli nie, to wstaje i daje w dziób. Ja nie mogę dawać w dziób za często, ale napisałem 18 książek, żeby jakoś dać sobie radę z tym, co się dzieje. To jest 28 numer. Czy wie pan, że ja sobie dzieci znalazłem tu w Polsce, którzy to robią? Dzieci! Bowiem PRL-owscy i post-PRL-owscy naukowcy powiedzieli mi co? Fajny pomysł, ale nic się nie da zrobić. Są zeszyty Tarnowskie do historii? Są. No właśnie. Janusz Krutyna mi mówił o tych rzeczach. Wszystko można zrobić, jak się chce. Tylko trzeba chcieć. Jest takie amerykańskie przysłowie: where there is a will, there is a way. Jak ma pan wolę, to również można znaleźć sposób na osiągnięcie wszystkiego. Mam takie przysłowie: jeżeli nie chcesz mieć czasu, to nic nie wiem. O! Tak. Mój wicerodzic mówił, że musisz być cały czas zajęty, mi dawał rozmaite rzeczy. Wie pan, ile ja kopert lizałem w tym banku za karę? Pamiętam, mieliśmy 8 tysięcy członków. Jak każdy musiał dostać, jeszcze nie było tych wydruków takich specjalnych komputerowych, 30 lat temu. Musiałem lizać koperty, składać te statement, czyli comiesięczne sprawozdanie, ile państwo macie na tym koncie. I lizać. Jakby pan 8 tysięcy kopert polizał? Ja wolałem grać w siatkówkę. I z dziewczynami się spotykać, bo tam nie ma konkurencji, sami wesołkowie. Ale nie, w domu po prostu koniec. Wszystko można zrobić, jak się chce. Przecież państwo nie jesteście sami, nie jesteście obojętni, macie siebie, znacie się i wiecie doskonale, co w Tarnowie trzeba. Wszystko można zrobić. Panie profesorze, Rosja. No jeszcze Rosja. W Stanach Zjednoczonych Rosja ma złą prasę, ale nie dlatego, dlaczego by się spodobało większości środowiska konserwatywnego. Mianowicie najczęściej się słyszy o tym, że męczą wesołków. Czyli nie pozwalają na parady homoseksualne. No dobrze, że tak jest, to przynajmniej jest tyle, że się nie podoba Putin z jakiegoś tam powodu. Natomiast mimo że Rosja ma złą prasę, większość elit jest, szczególnie elit zajmujących się polityką zagraniczną, większość elit jest moskwofilska i uważa, że z Rosją trzeba się dogadywać. Dam państwu przykład. We wtorek, ja przyleciałem w piątek, we wtorek byłem zaproszony na obiad
z tym, z sekretarzem stanu. Ponieważ jak mnie karmią za darmo, to jest zawsze tak. Już pan wie, że nie jestem kulturystą, ale jedzenie za darmo bardzo chętnie. No to musiałem tam założyć ten frak i nóżkę i tak dalej. I poszedłem. Niestety sekretarz stanu się nie zjawił. Przysłał swojego zastępcę, tego ambasadora Thomas Pickering. Ja tam byłem, tam to byli ambasadorowie przede wszystkim, bo ja ich uczę, tych ludzi. Dyplomatów też uczę, nie tylko żołnierzy. W każdym razie i Thomas Pickering powiedział, mam dobre wieści, przepraszam was sekretarz stanu, że nie przybył na obiad i miał tutaj powiedzieć kilka słów do was, ale niestety się nie udało, bowiem właśnie poleciał do Moskwy, załatwiają zaraz, będą z Rosją się dogadane, będą demokratyczne wybory w Syrii, rozwiązują wszystkie problemy. To lista. Tak. Otóż w Stanach Zjednoczonych, nawet wśród konserwatywnych elit, pobuduje przekonanie, że Rosja jest duża, Stany są duże, po co z jakimiś karzelkami gadać, umówimy się z Rosją, będzie druga jota. A tu Chiny. Z Chinami też się umówimy, bo są duże. Można by ją zaprosić. Słucham? Można by ją te Chiny zaprosić. No mogą zaprosić, a można, mogą zaprosić Chiny i podzielić świat według sfer wpływów jeszcze raz. Jeszcze raz nawiązując do tego, jak jest stosunek Stanów Zjednoczonych do Rosji, podkreślę, że Polski nikt bronić nie będzie. Mieliśmy u nas w uczelni konferencję w kwietniu. Proszę wejść na YouTube. Na YouTube jest przemówienie, jeden z generałów, generał lotnictwa Walter Jajko, to jest zastępca szefa wywiadu wojskowego, powiedział, jak będzie najazd na państwa bałtyckie, nikt ich nie będzie bronić. Powiedział, jak na Polskę, zupełnie Polska nie może na nic liczyć, Polska się będzie musiała bronić sama. Polska musi to zrozumieć. To nie jest oficjalna pozycja, bo nikt z Białego Domu tego nie powie. Wszyscy będą udawać, że jest NATO i Polska jest bezpieczna, dopóki Polska sama nie będzie miała woli się obronić. A to jest nic nowego. To sojusze z nimi to zawsze tak na z kimkolwiek sojusze nie są ważne, chyba że to jest w interesie tych, którzy z nami robią sojusze. Ale jaki jest interes, żeby z Polską zrobić sojusz? Dopóki nie będzie baz amerykańskich i nie będzie się traktować żołnierzy amerykańskich jako zakładników, tak jak się to dzieje w południowej Korei, Stany Zjednoczone nie będą bronić Polski. Bo na bazy była szansa, powiedzmy, jak było wszystko bardzo płynne po 89. Nie można liczyć na nikogo oprócz na siebie samego. Stąd Polska musi mieć broń nuklearną. No właśnie, a ja, pan wierzy w to, że my możemy... No znowu, czy pan jest synem, czy spodobany? Pan wierzy w to. No proszę pan. Zaraz panu coś powiem. Ja się bardzo dziwię w Polsce takim gadaniem, również dlatego, że większość ludzi mówi, że są katolikami. A katolicyzm się opiera na wierze. To pan wierzy, jasne, że wierzę. Mam wiarę, stąd żyję i robię. Proszę sobie wyobrazić, że przyszedł taki gość z Pakistanu do dyktatora Iraku, który się nazywa Saddam Hussein. I ten gość mu mówi, ja ci zrobię bombę. A Saddam myślał, że to była prowokacja CIA. Głupi był, bo jakby miał bombę, to by nie było żadnego najazdu na niego. Oczywiście bym gazował kurdów, robił to, co zawsze lubił robić. Było wszystko w porządku. Jedynie to jest perwersyjny paradoks. Broń atomowa spowodowała, że pokój był w świecie zachodnim przez 50 lat, przez zimnej wojny. Bowiem było to mutual assured destruction. Jedna strona mogła zniszczyć drugą i vice versa. I koniec. Polska potrzebuje broni nuklearnej, dopóki nie będzie miała broni, to nic się nie zmieni. A ludzie mi mówią, a to ci bardziej optymistyczni, z większą wiarą mówią tak. No wiem, ale nie ma. Ale to dobrze. Ja mam przyjaciela, który jest profesorem psychiatry w Uniwersytecie w Alabama i on mówi, że ja zawsze się śmieję ze wszystkiego, mówię, to jest mój sposób dawania sobie rady z tragizmem mojego życia.
ale ludzie mi ci bardziej... Taką miałem odpowiedź od niektórych Polaków podczas spotkań. Nie, no to nie mamy rakiet. Ja mówię, no rzeczywiście, system przenoszenia broni nuklearnej jest problemem, bardzo sobie długo, drogo kosztuje i rzeczywiście nie przebiłyby się polskie rakiety drobne przez postsowiecką, rosyjską zaporę rakietową, ani też Niemców pewnie technologicznie byśmy nie zrobili. Ale nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, w 1939 roku kilkaset dziewczyn i chłopaków zgłosiło się na żywe torpedy. I robimy w tym momencie, a Państwu powiem, jak się miniaturyzuje walizkę taką. I wychodzi 3000 ochotników do Moskwy i do Berlina. I ja zaręczam, że z 3000 przynajmniej 5 osób po każdej stronie przejdzie. Wtedy się podnosi telefon, mówi tak: Putin, odszedł się. Albo wylatujesz. Tak, tylko naturalnie. I tutaj powiem Państwu, jak się uczy w niektórych seminariach w mojej uczelni. Polska natychmiast musi twierdzić, że to jest wszystko pokojowe. To znaczy, energia atomowa musi być w celach pokojowych. I jeszcze Polacy muszą tą kiepską technologię kupić u Francuzów i krzyczeć, jacy są świetni Francuzi, jak się Polacy chcą nauczyć od Francuzów. To jest chwała. Proszę tego nie brać za dużo, tylko że tak wziąć, żeby Francuzi myśleli, że są świetni, a Polacy sobie sami zrobią, bo to są świetni inżynierowie. Naprawdę, oni potrafią problemy techniczne świetnie rozwiązywać. Powiem Państwu, to też potrzebne jest do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy wiecie, że jedna firma kalifornijska stworzyła już nie prototyp, tylko dopracowany model reaktora nuklearnego, który ma jakiś inny izotop, zapomniałem, radioaktywny, który się nie rozpada tak jak w Czernobylu czy w Fukushima. To jest bezpieczne. I ten reaktor jest przenośny, pasuje na taką dużą amerykańską ciężarówkę i taki reaktor potrafi ogrzać miasto między 30 a 50 tysięcy ludzi. Dlaczego tego w Polsce nie ma? Jak chcecie, ja poznam z właścicielem, ja go znam. O tak. Oczywiście zwykle mam z sali głos, no to niech rząd coś zrobi. A no co rząd? Niech jakiś prywatny przedsiębiorca przyjdzie i ogrzeje Tarnów. I rachunki państwo spadną o 90%. I to się nie topi, czy jest bezpieczne. Nie ma. To jest na małą skalę, na małą... Zawsze jest to kłopot. Panie profesorze, ostatnie pytanie, a akurat idealnie się składa, żeby nie było, że Tarnowianie czy Polacy to tylko sceptycy i pesymiści i ludzie, którzy nie umieją nic zrobić, to ostatnie pytanie zadaje akurat pani doktor Żychowska, która jest regionalistką. To w poprzednim wydaniu Ciemnogrodu sugerował pan profesor różne możliwości i sposoby, w jakim nasza prawica może zagospodarować tą nieoczekiwaną wolność. I przede wszystkim radził pan profesor usunąć lewicę, no, zapomniawszy, że był okrągły stół w międzyczasie. Następnie stworzyć sieć różnych prywatnych i przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, którymi by się można było jakoś posługiwać. Następnie bardzo liczył pan profesor na działalność Stronnictwa Pracy, które w ogóle nie powstało, a miało... Stronnictwa wielkiego czynu. Stronnictwo Pracy. Było wymienione w tamtym tomie. Stronnictwo Pracy. Tutaj nawet w Tarnowie nasz ksiądz biskup Gucwa zachęcał i stwarzał możliwości powstania tego stronnictwa. Był nawet prelegent z Warszawy, ale no, jakoś nie doszło do tego. Po prostu to stronnictwo zostało zupełnie zniszczone, rozbite. No i radził pan profesor przenieść stolicę z Warszawy do Poznania, żeby te wszystkie układy miejscowe przeciąć. Prawda? Nam to się, nic się z tego nie udało. W wywiadzie, który w ubiegłym roku pan profesor miał, mówił z panem Stanisławem Żarnym,
już inaczej pan profesor patrzył na to, na naszą rzeczywistość polską, mówiąc, że musimy się dopracować nowej elity. Jak pan widzi tą elitę przy tych wszystkich reformach oświaty, edukacji, stałym obniżaniu poziomu no i niszczeniu tożsamości narodowej? I nim my się doczekamy tej elity, to nas zupełnie zniszczą, bo nie ma tygodnia, żeby coś niedobrego się nie działo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Teraz tak, chodziło o chrześcijańską demokrację, to sobie nazwałem stronnictwem pracy. Proszę zauważyć, że PiS zachowuje się jak ZHN. No nie całkiem. No, ale jest program. Ja pamiętam, kiedy Jarosław Kaczyński w 90 roku powiedział, że największym zagrożeniem dla Polski jest endecja. Co spowodowało, że poszedłem do kąta i płakałem. Bo jaka endecja? Przecież nic nie było, prawda? No a teraz się zachowują jak ZHN. Wiem, że nie całkiem, ale przejęli program większości ZHN-u. Czyli jakaś chrześcijańska demokracja się wyodrębniła. Nie tak, jak ja bym chciał, ale lepiej. Po drugie, sieć klubów. A gdzie się teraz spotykamy? Czegoś takiego nie było 20 lat temu. Jak ja to byłem? To dopiero po Smoleńsku. A, no dobrze, ale lepiej późno niż wcale. To nie tylko to, bo jeszcze inne środowiska są. Po Smoleńsku rzeczywiście to zgalwanizowało wszystkich. Teraz tak, usunąć lewicę. Dalej próbujemy. Dalej, no będzie trudniej, coraz bardziej trudniej, bo oni się coraz bardziej odcinają od czegokolwiek, co ma wspólnego z przeszłością. Co więcej, Hamo Komuna się zwincynuowała na moczarowcy do środowisk konserwatywnych. Proszę spojrzeć na witrynę konserwatyzm.pl, tam jest jakiś kacyk powiatowy, opisuje, jak to mówił w PZPR, tyle dobrego robił, jak był pierwszym sekretarzem, a musiał się po 89 roku 2 lata cicho siedzieć. To jest straszne, prawda? No właśnie. No ale nic, to są rzeczy do wykonania. Przecież jak sytuację człowiek widzi. Ja tam pisałem też w Ciemnogrodzie o odrodzeniu elit i co jest konieczne, żeby odtworzyć elity. I działania. No cóż, w tej chwili wygląda na to, że trzeba będzie mieć uniwersytety latające. Tarnowianie będą sobie musieli zrobić samokształcenie. W Ameryce jest bardzo podobnie, to znaczy, żeby była równość, dołuje się. Czyli na pewno pani wie, że we Francji rząd zabronił dawania pracy domowej dzieciom. Do domu, żeby nosili. Bo niektóre dzieci nie mają rodziców. Albo mają rodzice, którzy są pijakami bądź narkomanami. Więc wszystkie dzieci muszą być tak samo ogłupiane. I nikt nie będzie miał pracy, bo niektórym dzieciom pomagają rodzice w domu, to jest niesprawiedliwe, bo nie ma równości. Ale pani powiem coś takiego, w Ameryce też próbują rozmaitych takich eksperymentów, żeby była równość. W związku z tym zawsze jest dołowanie, zawsze jest równanie w dół. I dla warstwy średniej, dla przeciętnych ludzi wyjściem jest to, żeby tworzyć własne szkoły. Albo żeby posłać dzieci do szkół prywatnych, czyli ja płacę podatek. Powiatowi, powiedzmy państwu, na to, żeby trockistowscy nauczyciele nie uczyli nic w szkole i żeby ze szkoły wychodzili analfabeci, ale ja swoją córkę posyłam do przedszkola Montessori, która mi kosztuje $1500. Nie dlatego, że ja bym nie chciał posłać ją za darmo, tylko jak poślę ją za darmo, no to przebije sobie niedługo nos kością, wytatuuje się i będzie chodzić z jakąś tam lesbijką z kosmosu, jako swoją dziewczyną w wieku lat 6. Czy ja to potrzebuję? A wiem, że w przedszkolu takim jest tak, jak jest. Jest to prywatne przedszkole. A jak dziecko skończy przedszkole, to ją pośle do szkoły katolickiej, która nie jest lewacka, tam gdzie moja siostra ma swoje dzieci. Bo tam nie ma lewactwa. Po prostu trzeba tworzyć własne getto, własne instytucje. Teraz oprócz klubów trzeba tworzyć własne przedszkola, własne szkoły, własne uczelnie. Trzeba dzieci przygotowywać do tego. Własne społeczeństwo. Tylko, że własne społeczeństwo prawdziwie obywatelskie, a nie takie, że uczą tego, czego uczą za pieniądze podatnika i państwo sobie włosy z głowy wyrywacie. To nie jest społeczeństwo
obywatelskie, to co tworzą oni, to jest pasożyt, bo biorą pana pieniądze i jakieś sobie wymyślają badziewia. Za pana pieniądze. Jak ja chcę swoje badziewie zrobić, to ja za to płacę. O! A wiecie, że już od pewnego czasu nawet nie muszę za to płacić? To znaczy, ja się sam opodatkowałem, na początku były pieniądze naturalnie ode mnie, czyli z mojej pensji, czy od mojej rodziny, moich przyjaciół z Ameryki. Teraz dzieci sobie znaleźli przedsiębiorców prywatnych, którzy mówią, ty, to jest fajne, nikt o tym nie pisze. I to wychodzi dwa razy do roku. I nikt nie kradnie pieniędzy państwa, żeby wyprodukować co się nam jakieś rzeczy, które myśmy sobie wymyślili. Nikt nie chodzi po subsydia, nikt nie bierze od państwa. Natomiast strona postępowa w momencie, jak się odetnie im dofinansowanie, padają. Nie, jeżeli państwo przestanie na nich łożyć, oni nie będą mieli większych pensji, ani nagród, bo oni nie potrafią nic wyprodukować, tylko pasożytować. A sprawa tego Muzeum Holokaustu. Aha, okej. Okay. Ja nie byłem, ja byłem w czymś, co się nazywa US Holocaust Memorial Council. Raz na 5 lat prezydent Stanów Zjednoczonych wybiera sobie garstkę ludzi, których nominuje i aprobuje jako członków Rady Pamięci czy upamiętniania zagłady Żydów. Jest to funkcja pro bono. Mnie prezydent proponował 3 razy, dopiero za 3 razem się zgodziłem. Dlaczego? Bo nie mogę do wcieków walić, muszę się poważnie zachowywać. I nie lubię nigdzie należeć. I prosiłem prezydenta, żeby kogoś innego naznaczył. To był poprzedni prezydent, nieobecny. I tam siedziałem 5 lat. I wszyscy się śmieli, że byłem token Christian, czyli jedyny chrześcijanin, po pierwsze, a po drugie, o, Marek i żydowscy multimiliarderzy. No to, dlatego, że ci ludzie tam są, to jest pro bono, po pierwsze, czy się nie dostaje pieniędzy za to, a po drugie, koordynuje się i doradza o wszystkich sprawach dotyczących upamiętniania zagłady Żydów na poziomie federalnym, łącznie z tym muzeum. Ja tam nic, czy niewiele znaczyłem, na przykład przez 5 lat wielokrotnie prosiłem o to, żeby upamiętnić rotmistrza Pileckiego i mi się to nie udało, teraz się udało. Przetłumaczyłem i zredagowałem raport Pileckiego po angielsku i to taka moja koleżanka wydała. To wydawnictwo się nazywa Aquila Połamyka, czyli Polski Orzeł. Ta dziewczyna, która jest właścicielką tego wydawnictwa, jest dwójka. Chłopak w Londynie, nazywa się Stefan Mucha, jest synem polskiego oficera, angielski nie zna polskiego i angielki, a Terry Tygnazian, która jest szefową w Los Angeles, jest z pochodzenia ormiańskiego. Czwarte pokolenie. Nic nie ma wspólnego z Polakami, ale jej się spodobał Dywizjon 303. Ona jest prawniczką po Yale i mąż jest bardzo zamożny i się zakochała w polskich lotnikach. Mówi, dlaczego o tym nikt nie wie. No i sobie to zrobiła. I zrobiła teraz Pileckiego i udało się, bo nie powiedział mi tak, żeby ta książka stała się mainstream, czyli w głównym nurcie się pokazała, nie może być żadnych podziękowań dla mnie, ani śladu, że ja się tym zajmowałem. I się udało takiego jednego, który ostatnio się poprawił, ale był, no jest wciąż w środowisku Grossa, ale się poprawił jako historyk, bo był beznadziejny 15 lat temu jeszcze. Na przykład uznał, że jestem polskim nacjonalistą, bo mówiłem o Żydziach Wołyńskich, a jak wiadomo, to AK mordowało Ukraińców. Nazywał się Timothy Snyder. Więc ten facet Snyder, ja mu powiedziałem Terry, żeby podrzuciła mu książkę Pileckiego i on zrobił jej recenzję dla The New York Review of Books, co spowodowało wielką furorę, a on poczuł, że wylansował Pileckiego jako największy człowiek świata. No fajnie, właśnie o to chodziło. I w tym momencie zauważyło to Muzeum Holokaustu i ci ludzie, którzy mi odmawiali 5 lat, zrobili imprezę o Pileckim. Zostałem, na którą zostałem zaproszony, powiedziałem, nie, ja jestem niegodny. I wszystko poszło tak, jak trzeba. Prezydent Reagan uczył. Można bardzo dużo osiągnąć, jak długo, jak się nie chce się za to medalu. Ale czy jest zagrożenie, że oni obejmą patronatem? To nawet... Patronatem? Nie wiem, co ta rada zrobi. W ogóle przejąć mają opiekę. No a przecież to jest zagrożenie. Jeżeli nie ma pieniędzy historii polskiego podatnika na utrzymanie tych fundacji i muzeów, to tak będzie. Jeżeli chodzi o fundację profesora Bartoszewskiego,
to się spytam takiego dziecka mojego, który u nas w szkole był, nazywa się Witek Dzielski. On tam siedzi w tej radzie. To jest pociecha profesora Dzielskiego. Jego mama jest wybitną specjalistką w Bizancjum. Jest profesorem w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiem, że są usiłowania takie, żeby zrobić furorę i wylansować lokalne polskie inicjatywy, tak jak Fundacja Profesora Bartoszewskiego, żeby się podłączyć pod największy silnik upamiętniania Zagłady, to jest pod Muzeum Holokaustu. Czy to się stanie, to jest inna sprawa. I proszę też pamiętać, że oni dostają, muzeum dostaje miliony dolarów od podatnika amerykańskiego, ale co roku muzeum zbiera większość od Żydów dwa razy tyle. Czyli jak dostaje powiedzmy 10 czy 15 milionów do budżetu na działalność swoją, to społeczeństwo żydowskie daje 30 milionów. No właśnie. Bo Żydzi nie gadają, tylko robią. Nie. Cie, tam ja rządzę światem. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za wielkie spotkanie z ludźmi. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że pan profesor znajdzie jeszcze trochę sił, żeby tutaj autografy.